Ja jestem nowicjuszem w tym sporcie. Moja walka tam o te najwyższe podium będzie bardzo ciężka. Przechodzę ze sportu, gdzie odnosiłem duże sukcesy, a teraz stałem się uczniem. Musiałem jakby opaść troszkę na ziemię i zacząć jakby wszystko od nowa. W zasadzie w ciągu 7-8 miesięcy przygotować się do tak ciężkiego rajdu jest bardzo trudno, ale mam nadzieję, że się mi udało i na Dakar pojadę naprawdę dobrze przygotowany. A przede wszystkim moim celem jest dojechanie do mety. Ja myślę, że wyzwaniem takim dla mnie na Dakarze przede wszystkim będzie walka ze sobą. Pewnie brak snu, wytrzymałość tego wszystkiego, tej monotonii. Ale wiem też doskonale, że mimo tych wszystkich trudności, każdy kierowca, który już tam był, jadąc z powrotem niezmiernie wykończony, chciał tam wracać. Także coś w tym jest na pewno. Każdy tam chce być. Każdy chce być, każdy chce się spróbować, każdy chce się poczuć mężczyzną. Moje ambicje w tym momencie są bardzo opanowane, choć sportowca, który od lat odnosił wielkie sukcesy, ciężko jest jakby ujarzmić i bardzo często Rafał jakby mnie hamuje, bo czasem wręcz nie kontroluje już tego, co robię, a ja jeszcze nie mam aż takiego doświadczenia, żeby sobie na dużo pozwalać. Na pewno zacięcie górala, że jak postanowię sobie coś, to nie odpuszczam i walczę do końca, choćbym się miał popłakać. Tak samo było w skokach. Często miałem trudne momenty, byłem coraz starszy i więcej musiałem trenować, bardziej byłem zmęczony po tych treningach, to dążyłem do swojego.